Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Historii Esme. Tak, już 95. odcinek, jeszcze 5 do setki. Aż mi się wierzyć w to nie chce, że tak szybko to wszystko minęło. Chociaż o ile dobrze liczę, to tak około 2 lata zajęła nam ta seria, z przerwami oczywiście. No nie mniej, już prawie setka. Oczywiście na setkę będzie coś innego niż zwykle, także to o tym się jeszcze dowiecie. Tak, Derek wstał i ma pragnienie wybrać karierę przestępczą, więc jak najbardziej mu to spełnimy, bo no to jest jego cel życiowy, tak? Coś jest brudne. Co jest brudne? Brudne otoczenie. Nauka, wróżbita, polityka jest przestępcza. Podaj mi karierę. Odetkaj i spuść wodę. Ty lubisz robić takie rzeczy. Grać w domino z Davidem. No dobra, zaznaczę ci to. Nastrój sport. Kiedy idziesz do pracy? O, ach, za jeden dzień i 5 godzin dopiero. No nic, spróbujemy tutaj troszeczkę twoje zachcianki spełnić. Boże, co ty jesteś? Głodna. No weźże, wstań. Wstań i jedz, kobieto, puchu marny. Dobra, ty wstałeś. Ty musisz na sobie... Najpierw higiena. A może najpierw zjesz, co? Zjedz najpierw, jedz resztki. Nie wiem, bewsztyk. Amelia wyprowadzona z równowagi. Ma humory. Powiedz mi, nastrój sport tak samo. Dobra, to ty zjesz. Potem weź sobie kąpiel z bąbelkami. Należy ci się po tym trudnym dniu. Dalej jesteś głodna, moja droga. Więc zjedz tak... O nie, już, okej. Okay. Wystarczy. Nawodnienie. To teraz skorzystaj nie z toalety. Ty sobie weź. Też kąpiel z bąbelkami. A co? Ty grasz. Dobra, niech ci zabawa podskoczy. Chłopie, czemu nie zjadłeś? Dlaczego nie zjadłeś? Nie popsuła nam się lodówka, prawda? Popsuła. Tak, to wszystko jest bardzo sprawiedliwe. Kupiłem lodówkę, za którą musisz drugi raz zapłacić kupę kasy. No ale cóż. Życie. Teraz jedz ten bewsztyk. No. Ty już wstałaś? Kobieto. Dobra, to pobaw... Nie, najpierw się ubierz. Znowu cały dzień będziesz paradować w piżamie. I teraz pobaw się magią. To jest dzisiejszy cel dla ciebie. Okej. Okay. Ty jeszcze grasz. Ty, moja droga, się kąpiesz. Jak się wykąpiesz, to zrobisz zadanie. Albo skorzystasz z pomocy, to spędzicie razem czas. Żadnej pracy dorywczej, no co ty. Kompendium. Nie mam pytań do tego psa. Który ma niskie kontakty. Popsułeś. Cheryl naprawi.
Cheryl naprawi, ale najpierw zje falafel. Dlaczego ty siedzisz w łazience na ziemi, odrabiając to zadanie? Dobra, poczekaj. Przyjazne, wąchaj. Z tym jakoś najszybciej wzrasta. Nie na darmo mamy tyle zwierząt. Co ci się tak nie podoba? Strasznie wariuje. Pełna ta kolejka. Przyjedzie za godzinę. Tak, jak masz za jeden dzień i dopiero za godzinę. Dobra, skończ grać. Chcesz się zapisać na studia? Moglibyśmy pojechać na studia Derrickiem, bo w sumie czemu nie? On i tak będzie genialnym uczniem. Najpierw to napraw swoją wróżkową naprawą. Nie wiem, przemyślę to jeszcze. Przynajmniej coś innego by się działo, no nie? Dobra, ty jak naprawisz, to zajmiesz się w końcu tym swoim ogrodem. Biednie, właśnie, mów do roślin. No w sumie się najadłeś, już nie musiałbyś wyciągać. Dobra, dokończ pranie. Tak, kontakty zadziałały. Teraz idź poniszczyć. Potem się wysiusiasz. Tu zjesz z miski. A, naprawia! Fajnie to wygląda, takie światełko. Dobra, ty jesteś głodna. To sprzątnij zepsute jedzenie, a potem zjeść resztki. A, patrzcie, teraz się zapisuje zepsute boczek, ale fajnie. Już zjeść kukurydzę na śniadanie. Weź pocztę. Stawiłeś pranie? Ok. Naprawiła. Dobra. Użyj toalety. Możesz umyć swoje kły. Jak ty możesz tą technologię zaawansowaną podciągnąć? Przeglądaj holosieć. Okej. Ty co robisz? Umyłeś się? Twoja córka skończyła. Mieliście spędzić razem czas. Co byście mogli razem porobić? O, moglibyście tutaj na przykład porzucać dyskiem. Okej. Okay.
Dalej odbierasz? Aha, ty dalej odbierasz. Ty się zajmujesz ogrodem w końcu. Nie chcę, żebyś wyrzucała obumarłe. Potem wypielęgnuj. Bo to przykre. Wyjdziecie na dół teraz. A ty znowu nic nie robisz, kobieta. O, jakie kamienie. Czekajcie, musimy je tu wstawić gdzieś. Szlify diamentowe. Oko wampira. Wygląda bosko. I co my tu mamy tym razem? 3 plutony. Plutonów żeśmy też wcześniej nie mieli. Trzeba to jakoś rozwiązać. Ja, może nie będziemy przestawiać, tylko o. Pluton jest zielony, proszę. Jak sympatycznie. Wierzę, że jesteś bardzo szczególną osobą. Cheryl dostała prezent, okej. Kariera. 4000 do awansu. 4,5, więc w sumie mogłabyś tutaj może... O nie, mam pomysł. Zarób. Eliksir, o. Są 3 kamienie, możesz uważać? Uważ. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jeszcze nie gracie? Psium! Zaliczyło jej się od razu. Stać najlepszymi przyjaciółmi z ojcem. W sumie... Niewiele ci brakuje. Eliksir emocji. Wypij go, aby poczuć miłość. Ojej. Jest zielony. Jaka wielka chochla w ogóle. Zium! Uściskaj przyjaźnie. Esme! Dziwnie działający z magicznego kotła. Absurdalne mikstury sprawiają, że Simowie zachowują się dość dziwacznie. Okej. Okay. Czy ty idziesz paparazzi zombie uściskać? No cóż, jak się nie ma, co się lubi. Obiecaj ochronę. Piątka. Pochwal. Gawędka. Nie możesz jej przytulić? Okaż czułość. Bu.
Przytuliliście się już? Kto się chce przytulić? Okej. Okay. Nie mam pytań. Dobra, dziewczyno, ale tak swoją drogą to ty wracasz tu na górę. Czy możesz się... Przywołanie zaczaruj, uwolnij bestię. Przywołanie znajomego. Ojej, tu jakieś coś dziwne wyszło. Możemy to kliknąć, zobaczymy co to jest. Mam nadzieję, że mi gry nie zbaguje. Tobie się nudzi oczywiście, nie? No oczywiście, że tak. Co byś chciał? Pozmywać naczynia. Nie ma szans. Możesz nasypać, znaczy napełnić miski, wyłączyć wieże. Czy ty możesz zadzwonić do kogoś? Jest ktoś w twoim wieku w ogóle? Jesteś młody, dorosły, nie? Analof jest. Porozmawiaj z nią. Okej, okay, obecnie jestem w pracy, nie wiem kiedy skończę, okej. Okay. Uczy się, uczy. Ty pielęgnujesz w końcu ogród? Pielęgnujesz, okej. Okay. Jakoś dobra. No nie wiem, zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Skończcie rzucać dyskiem, co? Już się zrobiło późno. Jesteś w ogóle w strzępkach, że tak powiem. Wyschniesz znowu, nawodnienie. Ojej, a za co te pieniądze? Udało ci się sprzedać przedmioty o wartości 2669 simoleonów. Oj, jacie! No okej. Okay. Esme otrzymuje nowy tytuł specjalistka od eliksirów, który przyznała Rada Miasta. Jesteś specjalistką od eliksirów i wszyscy wiedzą, że najlepsze eliksiry pochodzą od ciebie. Możesz żyć całkiem dostatnio, zapewniając ludziom płynne rozwiązania ich problemów życiowych. Praktycznie nie ma efektu, którego nie zdołasz osiągnąć, ani eliksiru, którego nie potrafisz idealnie wytworzyć. No to ciekawe, nie spodziewałam się tego teraz, w tym wydaniu, że tak powiem. Nie wiem, czego ona się tu nauczyła. Ale możesz przygotować kolejne eliksiry w sumie. Ty zajmujesz się, sam chcesz wyjść, wziąć kąpiel. Dobra, na razie ci niepotrzebna, co prawda. A możesz iść do dziewczyn, możesz je odwiedzić? Są w domu? No jasne, że nie. No bo po co miałyby w domu siedzieć? Widzicie, czego mi tu brakuje? Jakiegoś klubu karaoke, o. Krypta staroci. Bardziej zjawiska nadnaturalne. A idź, co ci szkodzi. Nie, żadnej lekcji logiki. Dobra, co tu możesz stworzyć? Brakuje srebra, ale to mamy tylko. W sumie mogłam zużyć, tylko nie wiem po co. No dobra, nieważne. Zejdź niżej i najpierw w ogóle wyłącz. Kto to wszystko powłączał? Nie, idź do siebie. Musisz skorzystać z toalety. To nawadnianie jest trochę męczące, wam powiem szczerze. Weź prysznic. Potem jeszcze ewentualnie możesz zjeść ze dwa albo trzy te i iść się położyć. Choć jest 17:30.
Myśli Simenie. Nie, żadnych obwadów, bo to się nie sprawdza w waszym wykonaniu. Dlaczego ja go nie mogę sprzedać? No nic. Jesteśmy skazani na lalkę. Jesteś 3 godziny. Wysycha. Godziny badań nareszcie przyniosły pewne interesujące wyniki, które mogą zmienić sposób, w jaki ludzie myślą o badaniach nad duchami. Derek Collins odkrył zaginione serię ilustrowanych ksiąg kucharskich duchów. Tomy są półprzezroczyste i unoszą się parę centymetrów nad stołem. Derek może dogłębnie przebadać ilustracje albo spróbować odcyfrować zawarte w księgach przepisy. Co powinien zrobić Derek? Zbadaj ilustrację. Wkracza do krypty, zostaje przytłoczony liczbą zawartych tam ksiąg. Okej, na razie nie mamy informacji, co z tego wyszło. Ona śpiewa pod prysznicem. A czy one chyba mają jakiś trans czy coś? Nie wiem, czemu nie ten. Za każdym razem, gdy Derek Collins myślał, że znalazł interesujący szczegół na ilustracji, okazało się, że to tylko plama na powierzchni stołu. Badanie przezroczystych malunków jest trudne. Może łatwiej by było, gdyby Derek popracował nad swoim własnym obrazem? Okej. Co ty robisz? Ty nic nie robisz? A dlaczego ty nic nie robisz? Obejrzeć film. A możesz iść teraz? Gdzieś tu było kino. Nie możesz. Możesz się przemienić w postać ludzką z powrotem. Dobra, jeszcze jedno uzdrowienie. Właśnie, mógłbyś spróbować... Czekajcie. Z kim ty masz najlepszy kontakt? Z Dwayne'em. Zaproś Dwayne'a, niech przyjdzie do ciebie. Powinien iść z babcią na poduszki. Dobry zarobek. Dobra, czy on już przyszedł? Oberon Summer Dream. O, przyleciał. Dobra. Kolego, przyjazne. Pochwal futro. Ja bym chciała, żeby oni założyli watahę. Ciekawa jestem, czy to przeproś zostanie się wilkołakiem. Zaproś do środka, niech będzie. Nie ma powitaj przyjaźnie. Powitaj, o. Może od tego zacznijmy. A. I teraz? Czekajcie, może w specjalnych. Przyjazne. Pograj w kamień, papier, nożyce.
Miałeś wrócić do domu, jak stamtąd wyjdziesz. Z 20:25. Okej, okay, moja droga, ty możesz iść spać. Tylko czemu wy się w pokoju u Derika bawicie? Idź śpi. Ty co? Nakarmić miski? No mogłabyś to jeszcze zrobić. Nie wiem, czy się da, ale... Tu nakarm miski, tak. Sprawdźmy ewentualnie, czy gdzieś jest nasz piękny jednorożec. Sprość maszyny wyborcze. Jednorożcu. Balerino. Zawsze jak widzę te mgłujełki tutaj, to mam nadzieję, że to jest to, o czym myślę. Trybunał Wspólnoty. Ale nie ma go tu. Nie ma kunia. Już który? Trzeci odcinek z rzędu? To smutne. Tylko mi nie mówcie, że zima przyszła, ją się teraz nie pojawi w ogóle. Dobra. Co ty tu robisz? Aha, przyjechałeś do domu. Dobra, niech ci będzie. Zjedz sok plazmowy. A potem weź kąpiel. I idź spać. A my jeszcze tutaj z panem podyskutujemy. Ty mogłabyś pobawić się magią w sumie. Też by wypadało, żebyś w końcu ogarnęła ten wyższy poziom. Przyjazne. Podrap po brzuchu. Ojej, pogawędka w takim razie. Trenuj Sima. Przeproś. Za to poprzednie niemiłe stwierdzenie. Ćwicz walkę. Zobaczcie, tu nie ma tego ćwicz walkę. Pochwal futro. Nie rzekaj. A, bo on nie był wilkołakiem, może dlatego nie było tej opcji. Stwórz stado. Ale powinno być przyjaźnie nastawione. Ta bójka tutaj. Ktoś coś popsuł, pewnie Derik. Lunatyczne uderzenie, okej. Okay. Lubią się, dobra. Stwórz stado. Nie chcę. Jestem zbyt zmęczony, żeby miło spędzać czas. Może później, kiedy trochę odpocznę. Okej, czyli to jest tak jakby... że tak powiem na tą chwilę. Nie ma tu pożegnań, nie? Zapytaj jeszcze, jak minął dzień i też idź spać. Czyli to jest tak jakby na tą chwilę, a nie na stałe to stado. Śpi. Kochana, czemu ty nic nie jesz? Czemu ty nic z sobą nie zrobisz? Jest lasagne. Ty miałaś iść spać, a nie odprężyć się. Ej, słońce. Ty się dalej uczysz. Hmm.
Ciekawa jestem tego lunatycznego uderzenia. Co to będzie? No wziąłeś kąpiel. Zjesz to, weź prysznic. Też możesz iść spać. Tu mi się coś napisało w ogóle. Znowu nie wypiłeś. Nie zobaczymy lunatycznego uderzenia. Nie ścier łóżka. Lunatyczny uścisk. Możesz to przeprowadzić sam z siebie? Przyjazna. Narzekaj na niedobór snu. Entuzjazmuj się z panim do późna. Spytaj do jak późne Sim nie spał. Nie ma tej opcji. Może jeszcze w specjalnych. W ogóle ile on ma tu specjalnych tych. Wampir. Nie. Dobra. Zjesz. W ogóle znowu jesteś nieogar. Idź spać wtedy. Czemu tu znowu się światło świeci? Tu to samo. W łazience co? Światła nie gaszą? Żeby jeszcze szybko luknąć, jest 0040 i jak teraz gdzieś znajdę jednorożca, to nie wiem co zrobię. Ale pewnie nie. Mogę sobie pomarzyć. Okej. Nie ma. Dobra. Ty śpisz. Ty śpisz prawie. Wyje do księżyca. Ty używasz, śpisz i lunatyczne uderzenie. Ty śpisz. To jeszcze ty zostałaś. Też idziesz spać. Zdziwiona? Proszę cię bardzo. Albo nie. Jeszcze. Nie możesz naprawić magicznie, czy coś takiego? Nie, tylko ulepszyć magicznie. A co to było? Jakiś taki dziwny nam tu przeleciał człowiek. W sensie Derek to był, no ale... Przyspieszmy sobie troszkę. Hopie, a ty... Aha, bo to jest ten kolega. No chyba nie pójdziesz do Esme spać. Pozwolił ci ktoś na noc zostać? Nie mam uwag. Idź spać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie się położ. W ogóle jej nie przeszkadza, że jakiś obcy facet, obcy wilkołak jej w łóżku leży. Co za rodzina. Dobra, ja żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya!